Witajcie kochani, dziś opowiem wam o uszczykiwaniu kwiatów pomidorów, ale zanim do tego dojdę, powiem, że nie uszczykuję kwiatów przy pomidorach koktajlowych. Przy pomidorach koktajlowych nie robię nic, nie obrywam wilków, samokończących nie ogławiam, bo się same po prostu same kończą żywot. Natomiast mam tutaj koktajlową gruszkę i też nie będę ogławiała, ponieważ on bardzo długo owocuje. Fakt, że rośnie, jak ja to mówię, do samego nieba, ale do bardzo późna ma owoce i to jest takie fajne, kiedy już nie ma pomidorów w ogrodzie, a z niego jeszcze można sobie coś tam po prostu hapsnąć, takiego czerwonego, dojrzałego na słoneczku pomidorka. Także też nie będę ogławiała. Przy koktajlowych nie robię nic. Przy samosiejkach, bo takie też mam, w tym roku nie robię nic. W zeszłym roku uszczykiwałam i owoców było mało. Pyszne owoce, ale mało. No ten tutaj akurat ma pozwijane listki, ponieważ przez wczoraj było 61 stopni. Akurat tu, w tą stronę, do południa, tak jak on stoi. No i poupalało troszkę te listki. Nie zdążyłam nakryć fizeliną i są takie poskręcane. Ale pączki kwiatowe ma zdrowe, nieupalone, więc będzie fajny. Jak widać, tych odrostów, tych wilków ma sporo, ale nie obrywam. Zobaczę, jak będzie wyglądał w tym roku. Zależy mi na nim, bo ma smaczne owoce. Pomidory rzekomo bezpalikowe. Też nie obrywam wilków, chociaż tutaj wilki są małe, jeszcze malutkie. Jakoś tak wolniej rosną niż w innych gatunkach pomidorów. Kwiatów ma sporo, a czy będzie bezpalikowy, no to zobaczymy, czas pokaże. Kiedyś miałam takie, nie zebrałam nasion i teraz szukam podobnych. Być może wreszcie trafię. A tutaj jest też ten samosiejka z tych, które rosły tam w donicy. To są pomidory bardzo żarłoczne, więc jedyne co robię, to robię teraz już gnojówkę ze wszystkiego, ze wszystkich resztek warzyw i podlewam. Bo tak jak mówię, ten pomidor jest akurat bardzo żarłoczny. No i tutaj malinowy olbrzym. Przy wszystkich pomidorach, no ten akurat taki niewydarzony, od razu urósł w literkę V i zostawię go już tak chyba na dwa pędy. Ale normalnie zawsze przy takich pomidorach zostawiam jeden pęd. Uszczykuję wilki i uszczykuję kwiaty, ale o tym za chwilę. Zanim opowiem o aha, i jeszcze przy zwykłych pomidorach, moi drodzy, takich zwyczajnych pomidorach, które nie mają w nazwie olbrzymi, uszczykujemy tylko wilki i nic poza tym. Bo wielkość owoców u zwykłych pomidorów nie zależy od ich ilości. Także uszczykiwanie kwiatów nie miałoby sensu. A propos uszczykiwania wilków, możecie je, jeżeli są odpowiednio duże, możecie je posadzić do ogrodu lub do doniczki, żeby je ukorzenić. Ten tutaj ma już tydzień, przeżył ten upalny dzień. To znaczy, że już się przyjął i że już wypuścił korzonki. I wiecie co? Czasami przy nagrywaniu filmu dopiero wpadnie się na jakiś pomysł. Przecież jeżeli nie ma miejsca na parapecie, można wyhodować po kilka sztuk jakichś tam pomidorów, pozwolić urosnąć tym wilkom i je ponasadzać. I mamy pomidory z pominięciem fazy siewki. I to jest pomysł. I zobaczcie, jeżeli pomidor wypuszcza dużo takich odrostów, no to jest fantastyczna sprawa. Nie musimy się troszczyć, że nam siewki marnieją, że coś się dzieje,
że nie wiadomo co, bo bardzo łatwo się przyjmują te odrosty. Czyli pozwolić odrostom urosnąć i do ziemi. Możemy w ten sposób zrobić nowe sadzonki, już dorosłe, bo one już są dorosłe, wiekiem już są takie jak te, z których zostały pozyskane i możemy na przykład się wymienić gatunkami z kimś. To też jest pomysł. No. Wróćmy teraz do uszczykiwania kwiatów. Tak więc tutaj mamy Hiszpana, który ma olbrzymie owoce. No u mnie, ponieważ zostawiam po dwa owoce, to największy miał coś koło 80 dekagramów, najmniejszy 35 dekagramów. Gdybym zostawiła po jednym, pewnie te owoce byłyby jeszcze większe. I moi drodzy, pozostawiam tutaj na każdym piętrze po dwa owoce. Zawsze wchodząc, idąc do pomidorów, zawsze najpierw sprawdzam, czy są odrosty, czyli te wilki, obrywam i później zajmuję się kwiatami. Na każdym piętrze najpierw zawsze czekam, aż zakwitną pierwsze kwiaty i uszczykuję te, które jeszcze nie kwitną. Zostawiam, tak jak mówię, przy Hiszpanie, który ma olbrzymie pomidory, zostawiam dwa na każdym piętrze. Tutaj zostawię na razie trzy, ponieważ nie wiem, który z tych kwiatów jest zapylony. Dlatego, że dla pewności dobrze jest, obrywając te wilki i obrywając kwiaty przy tych dużych pomidorach, o tak po nie wiem co porobić, palcem po prostu poruszać te kwiaty, aby się upewnić, że one będą zapylone, bo bywa, że nie ma owadów, bywa, że pada deszcz i nie ma owadów, no z różnych powodów ich może nie być. I pomidory mogą się nie zapylić, więc albo niektórzy polecają powstrząsać całym krzakiem, ja delikatnie muskam te po prostu kwiaty. I zawsze te wielkie pomidory prowadzę na jeden pęd. I nie przejmujcie się, jeżeli urośnie Wam tak jak tutaj dwa, zrobi się takie V. Jeden należy oberwać i zostawić jeden, on nabierze odpowiedniego kształtu. I tak jak tu znów sprawdzam najpierw, czy nie ma odrostów, czyli wilków i obrywam. Później zajmuję się kwiatami, ale zajmuję się kwiatami już tymi, które rozkwitły, a nie pąkami kwiatowymi, tak jak tutaj mamy. Te poczekają, poczekam ja, aż zakwitną. I wtedy się nimi zajmę. Tutaj, jak widzicie, też jest sporo kwiatuszków. I też najpierw pomuskam, a później oberwę te, które nie kwitną. Czyli zostawię dwa. Oczywiście, jeżeli macie pomidora olbrzyma i nie zależy Wam na tym, żeby był taki wielki, to możecie zostawić wszystkie kwiaty. Ja nie mówię, że każdy musi tak robić. Ja po prostu tak robię, ponieważ skoro to ma być olbrzymi pomidor, niech będzie olbrzymi. Gdyby mi zależało na ilości, no to nie obrywałabym wcale, prawda? I wtedy miałabym takie zwykłe, dużo takich zwykłych średniaków, powiedzmy. I tu kolejny pomidor. Kwiaty jeszcze niezbyt dobrze rozkwitnięte. Czasami jest dylemat, który kwiat zostawić, który zerwać. No przy tym to wiadomo, że te zielone tutaj na pewno oberwę. Natomiast
Przy tym niżej już jest troszeczkę problem, ale prawdopodobnie ten zostawię, tak sobie myślę. Czasami trzeba podejść do kwiatów dwa razy. Poczekać, aż się bardziej rozwiną i wtedy zdecydować. W zeszłym roku na przykład czekałam, aż zawiążą się owocki i resztę kwiatów obrywałam. A w tym roku mam nadzieję po prostu, że te owoce jednak będą na tych kwiatach, więc pozostałe obrywam. Jak zwykle sprawdzam, czy nie ma odrostów, czyli wilków, i będę uszczykiwała. Tutaj nie ma problemu w wyborze, ładnie są usadowione te kwiaty, więc wiadomo już, które oberwę, uszczyknę, które zostawię. I też przy takich olbrzymich pomidorach trzeba mniej więcej patrzeć, jak te owoce będą się później rozmieszczały, jak będą rosły. Bo czasami się okazuje, że jeden w drugiego się wgniata, no bo mają za ciasno. Są za blisko siebie. I ostatni już. Ten tutaj ma akurat takiego potężnego odrosta. Nie wiem, jak ja go przegapiłam. No i ten odrost oczywiście pójdzie do posadzenia, bo jest taki piękny, że szkoda go wyrzucić. Oczywiście merdam i obrywam te zielone, jeszcze nie rozkwitnięte kwiaty. No i oczywiście tego odrosta powinnam go odciąć ostrym narzędziem, żeby szybciej się rana zabliźniła. To jest taki jedyny minus, że jak ten wilk urośnie spory, to większa rana na pomidorze zostaje. I tutaj, moi drodzy, można uciąć jeszcze kawałek tego pędu i jednego listka, a resztę wsadzić do ziemi. Nawet dwa listki można uciąć. I mamy nowego pomidorka. A tutaj już są malinowe olbrzymy i tutaj od 4 do 6 staram się zostawić na każdym piętrze, bo nie zależy mi, żeby były wielkie, tylko żeby było ich więcej. Nie zawsze da się tak ładnie wyliczyć. Czasami zostaje 3 w zależności od tego, jak zbudowana jest ta łodyżka z tymi kwiatami tutaj. Ale mówię, też uszczykuję i też nie zostawiam zbyt dużo, bo on tych kwiatuszków ma dużo więcej. Ale no nie można. Powinnam zostawić góra po 4 sztuki. Ja jednak staram się czasami, jak jest ku temu taka możliwość, to zostawiam czasami po 6. Tutaj zostawię 3 chyba. No i sprawdzam, czy nie ma odrostów, rzecz jasna. Czyli, moi drodzy, tu moja rzodkiewka już kiełkuje. Pierwszą zjadłam, a o drugiej sobie przypomniałam w ostatniej chwili. Nie wiem, czy zdąży zawiązać korzenie. Takie fajne, smaczne, zobaczymy. No i kiedy się widzi, jak kwitną pomidorki, to cieszy. I widzicie, takie zielone, jak zobaczycie przy tym, to ja obrywam. Bo z tego zielonego powstałby nowy pęd, nowy wilk. Przy tych owocach i obciążałby tą gałązkę, na której będą owoce. Także to kategorycznie obrywam. Tutaj jest taki jakby przyschnięty ten kwiat i nie wiem, czy on jest zapylony, czy będzie z niego owoc, czy coś się mu wydarzyło. No ale to 2, 4, 5. Tu zostało 5 na ten moment.
Oczywiście nerdam, czy tam głaskam, czy coś tam, w każdym razie staram się, żeby wszystkie były zapylone, żeby nie było pustych kwiatów. I tak robię z każdym pomidorem, który ma być w miarę duży, który nosi nazwę olbrzymi, albo wiem, że powinien być duży. Dlatego, że zwykłe pomidory, czy byśmy zostawili jeden kwiat, czy 10, one będą miały zbliżoną wielkość. Nigdy nie urosną większe niż nam się wydaje, że chcielibyśmy, żeby były większe. Po prostu ich wielkość nie zależy od ilości kwiatów. Także nie ma sensu uszczykiwania, natomiast powtarzam, przy pomidorach olbrzymich staramy się liczby kwiatów zmniejszyć. I wtedy tutaj akurat wielkość pomidora jest uzależniona od ilości kwiatów. Dlatego ja uszczykuję. Nie potrzebuję aż tak dużo. Tego też oberwę, ponieważ będzie ciągnął całą łodyżkę w dół, jeżeli zawiązałby się owoc. Dlatego tu zostało mi tylko 3. Czasami po prostu układ tych kwiatuszków jest taki, że niestety, ale trzeba zostawić mniej. No i oczywiście rzut oka, czy nie ma odrostów. Czyli wilków tutaj jest. Nie będę już go namnażać, bo mam 5 posadzonych właśnie z takich wilków. Jeden przyjął się na pewno, a 4 sadziłam wczoraj. I zobaczymy, czy się przyjmą. Powinny raczej. Nie wkładajmy tych wilków do wody, bo wtedy mogą nam gnić. A one fajnie się rozmnażają, jak wsadzimy do doniczki z wilgotną ziemią. I one zaczynają szukać sobie wody. I wtedy wypuszczają korzonki. Tutaj jest piękny taki, ta łodyżka z kwiatami. Tutaj zostawię najwięcej pomidorów. No tutaj to naprawdę nie wiadomo, którego oberwać. I być może będę musiała przywiązać jeszcze tą łodyżkę w ten sposób. Zawsze tak robię, ponieważ te pomidory są ciężkie. I ta łodyżka się załamuje. No, kilogram z jednego, na przykład jeżeli zostawię 6 kwiatów, no to kilogram pomidorów na takiej jednej gałązce, no to sami pomyślcie, to jest ciężar. Także trzeba niestety, ale przy malinowych olbrzymach, zostawiając tak duże ilości, trzeba przywiązywać na różne sposoby, żeby się łodyżka ta z owocami nie załamywała. No i rzut oka na odrosty. Tutaj, moi drodzy, pomyślałam, że poprowadzę na 2 pędy, ale po dzisiejszych oględzinach doszłam do wniosku, że jednak nie. Wezmę ostre narzędzie i odetnę tego odrosta, dlatego że jak widzicie, on nie ma kwiatów tutaj. Dopiero gdzieś tam będzie miał kwiaty. Będzie niepotrzebnie tylko osłabiał całą roślinę, a wcale tych owoców nie będzie więcej. To tak jakbym podzieliła na 2 to, co powinno być na jednym pędzie. Nie ma sensu. Także nie będę prowadziła na dwa pędy. No i tutaj znowu dokonam właśnie uszczykiwania kwiatów. Jeden uszczyknęłam, ponieważ
te listki, które były zielone, te przy tych płatkach kwiatowych były jakieś dziwne i doszłam do wniosku, że może to jest jakiś chory kwiatuszek, więc go uszczyknęłam. I tak, moi drodzy, wygląda uszczykiwanie kwiatów pomidorów. Powtarzam, są to kwiaty pomidorów, które mają być duże, olbrzymie, które w swojej nazwie zawierają słowo olbrzymie, albo jeżeli dostaliście od kogoś pomidora, wiecie, że powinny być wielkie, olbrzymie. Wtedy uszczykujemy kwiaty, zostawiając tylko po kilka sztuk. I jak widać, warzywka rosną, pietruszki i te inne. A tu jeszcze taka mała uwaga, ponieważ zdarza się, że od gałązki, na której jest kwiatek, odrasta ta druga gałązka. Widzieliście to gdzieś tam na filmie. I na tej drugiej gałązce są już zawiązki kwiatów i z tego powstałby wilk. Czyli bardzo by obciążał tą gałązkę z owocami. Nie ma prawa tak rosnąć, to trzeba urywać, uszczykiwać, obcinać, czy jak to. No i następna sprawa to tutaj jeszcze sałatka zostanie na nasiona, a ten odrost wielki będzie posadzony gdzieś tam do gruntu. No szkoda mi to. A sałatkę zostawię na nasiona, żeby mi się wysiała i na wiosnę będę miała sałatkę. Moi drodzy, zasada ogólna jest taka, że przy pomidorach robimy albo w świeżych rękawicach, albo dobrze myjemy ręce wodą z mydłem i nie robimy nic wcześniej przy innych roślinach, ponieważ uszczykując robimy jakby ranę na pomidorze i możemy przenieść jakąś chorobę z innych roślin na pomidora. Dlatego trzeba mieć czyste ręce lub czyste rękawice i wtedy dopiero zabierać się do pracy przy pomidorach. Jeżeli robimy narzędziami, narzędzia też powinny być czyste. Tutaj, jak widzicie, warzywka mi pięknie rosną. Pietruszka karbowana, pamiętajcie, wysiewajcie na zimę. Być może ona nie chce skiełkować wcześniej, ponieważ to są nasiona, które zebrałam z tej pietruszki. I sama wysiała się i pięknie rośnie w innym miejscu, natomiast posiana do gruntu nie chce kiełkować. Czyli wniosek z tego, że trzeba siać na zimę i wtedy będziemy mieć pietruszkę karbowaną. To wszystko, moi drodzy, na temat uszczykiwania kwiatów pomidorów. Mam nadzieję, że mówiłam jasno i w miarę na temat. Dziękuję za wspólne tutaj pobycie ze mną, za wysłuchanie, co mam Wam do powiedzenia. Przypominam, że z odrostów możecie rozmnażać sobie pięknie pomidorki. Życzę sukcesów w uprawach i do zobaczenia w jakimś następnym filmiku.